cieszcie się i radujcie, bo Fortnite traci graczy i pieniądze. Ponoć rok do roku stracił 38% w przychodach, ale co to naprawdę oznacza i czy faktycznie jest to czas, aby otwierać szampana? Porozmawiamy sobie o tym dzisiaj z Arashem. Takich wieszczy, takich zwiastunów tego, że jakaś gra upada, że traci graczy, traci pieniądze i to ostatecznie doprowadzi do jej upadku, było już naprawdę sporo. I to się tyczy praktycznie każdej popularnej gry sieciowej, która kiedyś tam się pojawiła. Jednym z pierwszych bodajże zwiastunów upadku jakiejś gry, którą możemy kojarzyć z tego milenium, z już po roku 2000, to jest zwiastun upadku World of Warcraft. World of Warcraft startował w 2004 roku, no i powiedzieć, że to był sukces, to jest nic nie powiedzieć, ponieważ nie dość, że gra zbierała niesamowite recenzje, i słusznie moim zdaniem, to jeszcze cieszyła się ogromną popularnością. No i 5 lat po premierze pojawiły się newsy, że World of Warcraft traci graczy. I że to jest rzecz, która być może zagrozi przyszłości produkcji Blizzarda. To już był czas po kilku dodatkach, ludzie się już jakby ograli z grą, no i Blizzard cały czas jakby pompował w to pieniądze, cały czas napędzał ten biznes, no bo to jest kura, która znosi złote jaja. No i 10 lat później siedzimy sobie tutaj, no i jak World of Warcraft istniał w 2009, to w 2019 istnieje również. I może nie ma się tak dobrze jak w czasach, w których startował, ale mimo wszystko ciągle jest finansowany, to ciągle zarabia pieniądze i przynosi bardzo duże zyski. Być może już nie takie jak kiedyś, ale obecnie na tę chwilę jest to taka najbardziej widoczna gra Blizzarda, Activision Blizzard, przepraszam. A więc wróćmy na chwilę do tego pierwszego newsa, czyli newsa o niby pierwszym zwiastunie upadku Fortnite. Chodzi tak naprawdę o raport firmy Superdata, która prowadzi takie comiesięczne zestawienia, jeśli chodzi o przychód pieniędzy z całego świata, jeśli chodzi o gry komputerowe. I okazuje się, że Fortnite stracił rok do roku 38%, natomiast trzeba pamiętać, ile ostatecznie zarobiono tego maja, w którym stracono 38% rok do roku. 200 milionów dolarów w jeden miesiąc. To są przychody, oczywiście to nie jest czysty zysk. I Fortnite jest grą mocno wspieraną, a więc też prawdopodobnie zżerającą dużo pieniędzy, dużo eventów, dużo nagród, ale to jest dalej gra na samym szczycie zarobków. I mam wrażenie, że nam czasami wydaje się, że utrata pewnego procenta graczy prowadzi od razu do jakiegoś symptomu szybkiej klęski. Natomiast to popularność początkowa tej gry jest tak fenomenalna, że nawet gdyby uciąć cały dół i zostawić sam wierzchołek, okazałoby się, że nadal jest to więcej graczy niż ma większość produkcji. I tu jest taki ciekawy przykład Pokémon Go, gry, która aktualnie teraz kończy 3 lata i jest dzisiaj tylko cieniem popularności tego pierwszego uderzenia. To był naprawdę fenomen na lipiec 2016 roku, kiedy wszyscy w to grali. Naprawdę każdy to sprawdzał, instalował i dzięki temu fraza w Google poszła bardzo wysoko, miliony instalacji w pierwszy tydzień. No i wydawałoby się, że jak gra straciła 95% zainteresowania, no to powinna być już kompletną klęską. Natomiast ona w tym momencie jest szósta, jeśli chodzi o najlepiej zarabiające gry mobilne, gdzie tam oczywiście ona walczy z takimi grami jak Clash of Clans, a więc ona zarabia też setki milionów dolarów miesięcznie. Teraz sobie porównajemy to z Wizards Unite, grą, która weszła niedawno, działa na podobnej zasadzie co Pokémon Go, jest stworzona przez Niantic, czyli tę samą firmę, która stworzyła Pokémon Go, i w momencie swojej premiery Wizards Unite jest mniej popularne niż Pokémon Go obecnie z tym procentem swojej popularności. Tak, bo żeby pokazać jeszcze skalę tego, jak Pokémon Go tracił, znalazłem wiadomość, że w pierwsze 3 miesiące po premierze Pokémon Go stracił 80% graczy. I wydawałoby się, no to jest katastrofa, 80% graczy stracić w 3 miesiące, no to można zwijać manatki. Absolutnie nie ma o czymś takim mowy. I tych gier dużych, które okazuje się, że
zwiastuje się ich klęskę, to ten trend, zauważyłeś słusznie, jest od World of Warcraft, ale tak naprawdę każdy świeży trend, któremu uda się znaleźć swoją niszę na rynku, niszę, stworzyć właściwie nowy gatunek. Mamy grę League of Legends, która też ma 10 lat w tym momencie, mamy World of Tanks, ale mamy też chociażby PUBG, które w pewnym momencie stało się wyznacznikiem też popularności Battle Royale i w szczytowym momencie w grę na Steamie grało jednocześnie 3,2 miliona ludzi. To mówimy w jednym momencie, to prawdopodobnie przez serwery przewijało się, dajmy na to 70 milionów dziennie, 80 milionów ludzi dziennie, trzeba jakoś tak pomnożyć, chociaż zależnie od tego, ile kto spędzał czasu w grze. W tym momencie jest ledwie 500 tysięcy, jak przygotowywałem się do materiału. Ledwie tak, i to jest dalej pierwsze miejsce na Steamie. Tak. Właśnie to jest ta różnica. Ta gra startowała z tak wysokiego pułapu, że ona nawet jeśli straciła tych mniej zaangażowanych graczy, ona nadal jest najbardziej popularną grą na Steamie tu i teraz. Trudno nam nabrać perspektywy, kiedy czytamy nagłówki, które właśnie mają jakieś takie profetyczne znamiona. Ponieważ kiedy weźmiemy pod uwagę liczby, z których ta popularność spada, to one są ogromne. Nawet jeżeli spada ta popularność, liczby ciągle będą wysokie, to ciągle będą niesamowicie popularne gry. Producenci, wydawcy, oni zakładają, że w pewnym momencie ta popularność będzie spadała, ale to nie znaczy, że zaczną panikować, gonić po biurze i pakować manatki. I ja tutaj nie chcę, żebyście, drodzy widzowie, odnieśli wrażenie, że w jakiś sposób staramy się, nie wiem, Fortnite bronić i tak dalej, ponieważ ja nie lubię Fortnite, ja nie lubię PUBG, to nie są gry dla mnie. Przy czym takie krzyczenie, że niech umiera, niech to zginie, słyszeliśmy już naprawdę bardzo dużo razy przy okazji większości popularnych sieciowych gier. Tak samo było w przypadku League of Legends, kiedy League of Legends wchodziło na rynek, czy to w becie, czy to w premierze, konkurowała z podobną grą, która się nazywała Heroes of New Earth, która była bardziej hardkorową wersją League of Legends, bardziej wierną oryginałowi, bardziej wierną docie. Gracze Heroes of New Earth oczywiście każdą wiadomość na temat spadku popularności League of Legends, czy tego, że liczba graczy nie wzrasta, przyjmowali właśnie z entuzjazmem dosyć sporym. Uderzało to w grę, której nie lubili, w konkurencję. League of Legends ciągle istnieje, teraz wprowadza do gry nowy tryb. Jednak mimo tego, że League of Legends nie jest już tak popularne, to jednak Riot ciągle potrafi jakby obrócić sprawę na własną korzyść. To, czy są to takie czyste praktyki, jak na przykład kopiowanie pewnego pomysłu popularnego, tak jak to zrobił Fortnite, robi to teraz właśnie Riot. To, czy to jest słuszne w sensie moralne, etyczne, no to już jest kwestia zupełnie osobna, kwestia dyskusyjna. Myślę, że jeszcze warto tu wspomnieć o tym, że tak naprawdę przy grach sieciowych odcięcie pewnego typu odbiorcy, bo często się tutaj mówi nie tyle o... jeśli mówi się o stracie graczy, to prawdopodobnie przede wszystkim gra traci graczy i tak niezaangażowanych, bo jeśli Pokémon Go straciło mnie jako gracza, to ja w tej grze i tak nie zostawiłbym ani złotówki, bo nie byłem zaangażowany w tę grę na tyle, żeby chcieć w niej coś wydać. A więc jeśli ona mi się znudziła po 4 dniach, to firma nie straciła na tym absolutnie nic. I jeśli widzimy w top 10 dalej super data gier zarabiających na PC czy gier sieciowych, że mamy tam gry pokroju Fortnite, ale właśnie League of Legends, World of Tanks, PUBG, czyli ciągle te same tuzy, to są tytuły, które przewijają się od 10 lat, tylko czasami wskakuje właśnie ten nowy fenomen, który jest często odbierany jako coś niebezpiecznego przez użytkowników bardziej, powiedzmy, hardkorowych, takich, którzy grają często w singlowe tytuły albo w gry bardziej niszowe, którzy mają wrażenie, że nowy trend znowu zmieni coś w branży na tyle, że wszyscy będą chcieli iść kopiować to rozwiązanie. I to jest właśnie trochę prawda, to co powiedziałeś o autoczesie i o tych systemach, ale też jest to ta świeża krew, która pozwala tym grom zachować właśnie świeżość na rynku, a więc dodać coś więcej niż było to w 2010-2011 roku, że gra się jednak też zmienia, masz inne możliwości zagrania. Ale właśnie to odcinanie graczy przede wszystkim najpierw dotyka graczy niezaangażowanych i może się okazać, że właśnie Pokémon Go stracił 96% graczy, ale stracił przychodów nie 96%. Pokazanie ilości graczy, liczby ilości graczy jest bardzo dobrym marketingiem, chwalenie się tym, jasne.
ale to nigdy nie jest tak, że większość graczy płaci w darmowej grze. Płacą ci zaangażowani, tak jak mówiłeś. I tych zaangażowanych jest zawsze mniejszy procent. I to nigdy się nie przekłada właśnie na to, że jeżeli odejdzie pewien procent graczy, to taki procent przychodu gra straci. Może stracić jakiś przychód, ale zawsze bardziej skłonni do płacenia są ci, którzy są zaangażowani, są w mniejszości i to właśnie z tej mniejszości płynie najwięcej przychodu, który firma dostaje z danej produkcji. Tak, a o tych grach, o których dzisiaj mówimy, czyli w pokroju Fortnite, World of Tanks czy League of Legends, ta mniejszość liczona jest w dziesiątkach milionów ludzi i ten korowy użytkownik tej gry, on stanowi większą społeczność niż wiele tytułów ma je w całości. Ale ciekawy jest jeszcze tutaj aspekt tego, skąd w ogóle bierze się ta życzeniowość śmierci popularnych gier, bo mam wrażenie, że ten trend, który widzimy od dobrych 20 lat, ale on też przekłada się na inne branże, czyli śmierć PC-tów, śmierć konsol, Śmierć PS4, śmierć Xboxa. Tak, PS5 już będzie ostatnią konsolą. Sami też analizujemy takie trendy, ale nigdy nie patrzyliśmy na to szerzej na zasadzie takiej, dlaczego ludzie są aż tak bardzo wyczuleni na to, aby dopatrywać się tych znamion już klęski. I chyba najprostszym wytłumaczeniem jest właśnie to Schadenfreude, czyli radość z oglądania czyjejś porażki. Chcielibyśmy, że ktoś, kto wszedł bardzo wysoko, nagle poczuje, spadnie na sam dół. I nawet znalazłem sobie, ponoć są podstawy psychologiczne, jeśli chodzi o to, skąd bierze się radość z oglądania czyjegoś nieszczęścia. I jest ta wartość na bazie tej przynależności grupowej, to o niej za chwilę, też na bazie rywalizacji, ale ciekawa jest dla mnie na bazie tak zwanej sprawiedliwości. I to, co widzimy, ten news o stracie 38% przychodów, jeśli chodzi o Fortnite, on spotkał się z bardzo entuzjastycznym odbiorem społeczności. Ten news miał 200 łapek w górę, to jest naprawdę bardzo dużo, jak na gry online. I mam wrażenie, że to najbardziej pasuje do właśnie tej sprawiedliwości niby, czyli cieszymy się, bo jakiś porządek świata zostaje przywrócony. Coś, co było nieprawomocnie na samym szczycie, w końcu spada tam, gdzie jest jego miejsce. I ta definicja mi pasuje idealnie. Tak, a oliwy do ognia dochodzi jeszcze kompletny brak sympatii wobec Epic Games Store, który w sposób, no, taki dosyć szemrany pozyskuje swoje ekskluzywy. Szemrany, czyli za pomocą pieniędzy. To kupowanie sobie drogi na szczyt, bez względu na to, czy to są gry komputerowe, czy jakaś inna forma aktywności społecznej i tak dalej, nigdy nie jest dobrze postrzegane. To zawsze jest postrzegane jako jakaś taka obelga, jako coś szemranego i nieuczciwego. To się jeszcze właśnie przekłada na to, że Fortnite nie cieszy się popularnością wśród hardkorowych graczy. Bo trzeba pamiętać, że Epic Games ma te pieniądze, za które kupuje kolejne ekskluzywy, głównie z Fortnite'a. No i to jest takie samonapędzające się koło. Może właśnie dlatego wszelkie wieści na temat utraty przychodów przez Fortnite czy utraty graczy cieszą się właśnie entuzjazmem, ponieważ prowadzą one do wniosków, że skoro Fortnite traci pieniądze, to Epic Games straci pieniądze, a jeżeli Epic Games nie będzie miał pieniędzy, to nie będzie mógł skandalicznie i rodem jak jakiś złoczyńca z komiksu kupować kolejnych ekskluzywów, które będą dostępne tylko i wyłącznie na platformie Epica. To troszkę jest takie jednowymiarowe postrzeganie tego wszystkiego, jakby to właśnie Epic zmuszał tych wydawców i twórców do przyjęcia pieniędzy, tak. Ale oczywiście to tak się nie dzieje. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o takim przypadku dosyć pozytywnym. 2 lata temu, kiedy Battlefront miał swoją premierę, Battlefront 2, społeczność graczy wykazywała wszelkie znamiona tego, o czym teraz mówimy. Premiera Battlefronta 2 była fatalna. Komunikacja ze strony elektroników była kiepska. Nie do końca wiedzieliśmy, czego się spodziewać po tej grze, a kiedy już zobaczyliśmy, jak szemrane praktyki są w tej grze uskuteczniane, czyli system rozwoju postaci oparty o system monetyzacji, spadł na elektroników taki młot świętego gniewu i nie dziwię się zupełnie, bo ja sam byłem zniesmaczony tym, co tam się działo.
Szczególnie, że Battlefront 2 pod względem mechanicznym był moim zdaniem naprawdę dobrą grą. No i nagle po premierze ilość graczy zaczęła spadać. Nie sprzedało się to też tak dobrze jak pierwszy Battlefront, ale i tak mówimy o milionach dolarów. Tak czy inaczej, przy Battlefroncie 2 została szczątkowa ekipa. I ona sobie tam pracowała. I nagle ten Battlefront zaczął się zmieniać. Zmieniać się na lepsze. Z każdym kolejnym patchem, to znaczy zazwyczaj to były dwa kroki w przód, krok w tył i tak dalej, ale ta szczątkowa ekipa, która została przy Battlefroncie, zaczęła tego Battlefronta zmieniać. I teraz to jest zupełnie inna gra. Zupełnie inna gra, która ma o wiele więcej, praktycznie dwa razy więcej zawartości niż w momencie premiery. Nie ma już nieuczciwych praktyk mikrotransakcyjnych. Wszelkie rzeczy, które możemy nabyć za prawdziwe pieniądze, są kosmetyczne. Zmiany w mechanice, drobne usprawnienia, dodany system składów. Takie podstawowe rzeczy, które sprawiły, że gra stała się o wiele lepsza i ta liczba graczy, też dzięki promocjom częstym i darmowym weekendom, zaczęła systematycznie wzrastać. I w kwietniu bodajże przedstawiciel DICE powiedział, że Battlefront 2 obecnie ma taką samą ilość graczy jak 3 tygodnie po premierze. Trudno mi jakby zweryfikować te informacje, ponieważ oficjalnych danych oczywiście nie ma. I na jakiej zasadzie ta ilość graczy działa, czy to są pecety, czy to są konsole, czy jednocześnie. Gracze zaczęli wracać, pomimo tego, że wcześniej, w momencie premiery, pojawiały się komentarze. Niech zdycha, to koniec Gwiezdnych Wojen na komputerze. Bardzo pouczająca historia z morałem, ale jest tutaj też jedna rzecz, o której warto wspomnieć, czyli to, że być może spadająca liczba graczy, nawet jeśli chodzi o małe wartości, jeśli mówimy o liczbach bezwzględnych, tak może być kubłem zimnej wody. I moim zdaniem te wielkie firmy, one na pewno nie cieszą się z tego, że straciły 30-80% graczy, tylko wprowadzają właśnie nowe rozwiązania albo wprowadzają trochę więcej życia do swoich gier. Dzięki temu one utrzymują popularność przez lata, nawet na innym poziomie. I na sam koniec warto wspomnieć historię firmy Zynga. Sprawdziłem sobie ostatnio. To firma, którą szczerze myślałem, że ona już pieprznęła, naprawdę już skończyła na dnie, bo ona miała moduł pracy początkowo na Facebooku i jak Facebook przestał mocno wspierać swoje gry, ludzie odeszli z gier facebookowych, tak myślałem, że Zynga ma przechlapane. Okazało się, że oni przeskoczyli na smartfony i w tym momencie mają wyniki rewelacyjne, tak jak ze swoich najlepszych czasów. I być może właśnie też jest tutaj ta siła survivalu, że szczerze, jeśli Fortnite był w stanie zarabiać tak duże pieniądze, tak Epic nie pozwoli swojej grze tak łatwo umrzeć.